Dzień dobry, 1304. Poprosiłem moją duszę, by spotkała się z Twoją i przekazała Tobie odpowiedź na zadane pytanie. To jest przekaz dla Ciebie. Wyrocznia. Wyrocznia rozpoczyna Twój przekaz. Potrzebna jest tutaj wiedza z góry. Wiedza, której nie widać. Wiedza, którą nieliczni mogą zdobyć, ale Ty zaraz się dowiesz. Popatrz. Umowa miłosna. Umowa miłosna. Dokument, który wiąże ze sobą dwie strony w miłości. Są tutaj spisane warunki, zasady. I to jakby pochodzi z góry. To jest jakaś wiedza z góry. Ale popatrz, jest zaniechanie. Jest jakieś Twoje zaniechanie. Pociąg Ci odjechał. Nie wsiadłaś do tego pociągu. Miałaś tę umowę już w ręku. Nie wsiadłaś. Popatrz. Nie wsiadasz do tego pociągu. Jest odwrócony związek, ale związek bardzo bliskich sobie dusz. Miejsce umówione, czas umówiony i Ty wiedziałaś, gdzie masz jechać, a nie pojechałaś. A to wszystko ustalone było na górze, przez duszę. I nie tak ma być. Energia źródła odwrócona, wodospad odwrócony, nienaturalny. Kiedy Wy jesteście odwróceni, jest to nienaturalne zjawisko, tak jak odwrócony wodospad. Płynięcie pod prąd, więc Twoje zaniechanie to błąd. Popatrz i Ty się zastanawiasz. Tutaj są te umowy miłosne, są różne drogi i Ty się zastanawiasz, gdzie iść, co robić. Ty już widzisz w tu i teraz samotność. Samotność związaną z zaniechaniem tej podróży. Zaniechanie podróży, samotność. Ty patrzysz z tego skrzyżowania właśnie na swoją samotność. Odwrócony urząd, czyli miejsce, gdzie Ty masz tą umowę jakby zanieść i potwierdzić. Odwrócone, bo i związek odwrócony, bo Ty zaniechałaś. Nie dowiozłaś tej umowy do tego miejsca. Popatrz, odwrócona królowa miłości, to jest Twój stan. Ty zaniechałaś, Ty jakby nie kochasz, Ty odchodzisz. Zapytajmy się, czy ten mężczyzna, z którym chcesz budować relacje, jest dla Ciebie odpowiedni. Popatrz, król miłości do Ciebie idzie. Król miłości, mężczyzna, który kocha, on chce podpisać umowę, a Ty zaniechałaś działania. Blokujesz realizację planu dusz, źródła, idziesz w kierunku samotności. Ty jesteś odwróconą królową miłości, ale zamiary tego mężczyzny są bardzo dobre. To jest ktoś, kto kocha. To jest ktoś, kto chce podpisać z Tobą umowę miłosną. Ty blokujesz plan dusz. To był przekaz dla Ciebie. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.